Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Tak, Dorota Kochut, Jacek Pożycki, teksty Stella, kolejny odcinek. Witamy Was pięknie. Już nam zima, może wreszcie pondzie. Tak, ma być ciepło w przyszłym tygodniu, tak wiosennie. A wiesz co, Doroto, ja tak się zastanawiałem i ostatnio wpadła mi taka data do głowy, no bo akurat było przypomnienie w różnych miejscach. 16 lutego urodził się Czesław Niemen. Ja wiem, że Czesław Niemen zupełnie nie miał związku z Śląskiem Cieszyńskim, za wyjątkiem tego, że tu koncertował na przykład, był w Cieszynie. Myślę, Jacek, że to wszystko, co dobre, to ze Śląska Cieszyńskiego i to jakiś pradziadek jego tutaj był, albo może zabył Kęsikę u jakiejś cieszynioczki, no i wiesz, jak to jest. No może też tak było. Ja pamiętam, że byłem na koncercie właśnie Niemena w Teatrze w Cieszynie, więc to taki związek. O. Ale mówię o tym dlatego, że Tomasz Sochacki przetłumaczył na nasze jedną z jego piosenek. Czesław Niemen pisał Sen o Warszawie, a Tomasz Sochacki napisał Sen o Cieszynie. I ja pozwolę sobie teraz właśnie przeczytać, bo mi się spodobało, bo to jest po naszemu. Posłuchasz? To ja chętnie posłucham, tak. Mam tak samo, a i ty. Miasto swoje, a w nim najszumniejszy mój świat, najszumniejsze dni. Miechołek se tam sztrajchowane sny. Kiejsi zastawim czas, a z ptokami ganc w czas, polecym wiela sił, tamkaj moi sny. A cieszyńskie sztrajchowane dni. Jak obezrzeć chcesz na doldziański świt, tuż chnet pójdź ze mną tam, Hanej, uwidzisz, jak przywito szumnie nas, cieszyński dzień. Taka po prostu nuta, że tak powiem, nasza, tu stelańska, no, piękne, tekst. Piękne, tak. Piękne. Powiem ci, że takie nasze Gwarowe Cieszyński, myślę, że to wiele tych różnych utworów muzycznych by się dało tak na nasze przetłumaczyć też. Tak. I to całkiem dobre było. A teraz, jak już jesteśmy tak na czasie, to też był pogrzeb basów, bo tak naprawdę koniec muzyki, bo mamy Wielki Post. I właśnie... No właśnie. Ja nie wiem, czy ci wszyscy muzykanci z tego Śląska Cieszyńskiego i nie tylko, oni ten pogrzeb basów robili, gdyż oni mają pogrzeb teraz przez cały Boży Rok. No nic się nie dzieje, mało wieselie. Jak już kiedy tą wiesielę zrobi, to zaś na mało ludzi, no to zaś nie bierę tych muzykantów nie wiadomo wiele, inny jednego czy dwóch se weźmie, co by mu tak grywali. Nie ma też tych zabaw, festynów, to wszystko się pokończyło w związku z tą pandemią. Także ja nie wiem, czy oni to pogrzeb robili, czy to już całkowicie się załamywali ci nasi muzykanci. Strasznie was ściskamy i tych maliniorzy z Brennej i kapelę Tor Kasterką na czele, no bo to Kazo Nędza Urbaś, to jest taka postać tutaj u nas na Śląsku Cieszyńskim, Kiero te basy co roku chowała i od niego z nim to wszystko zaczęło, ta piękna nasza tradycja. I miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będzie się naprawdę chować te basy i nie będzie to takie smutne święto. Zresztą no nie mogliście się w tym roku zobaczyć i spotkać. No, my też nad tym bardzo ubolewamy. No tak, ale miejmy nadzieję, że za 40 dni co najwyżej to jakoś... Ta muzyka trochę będzie bardziej słyszalna, że tak powiem. Mhm. A tak przy okazji, wiesz co to znaczy klawir? Klawir, wiesz co, no to będzie to jakiś taki instrument, tak myślę. Hmm? Tak, no fortepian, bardzo dobrze, tak. To no. Tak a propos, bo wiesz, że ja lubię pytać. No, ale... No to nawet, że się obroniłam. No słuchajcie, no tak to na tym Śląsku Cieszyńskim jest. Ja tak se kapkę poczytałam. No. Pozdrawiamy bardzo serdecznie pana profesora Daniela Kadłubca, kiedy nas oglądał, bo się ostatnio odezwał. I no wiecie, z tymi muzykantami na Śląsku Cieszyńskim to było przeróżnie. Oni nie wiadomo tak do końca od kiedy byli, ale na pewno byli od samiuśkich jakichś początków naszej tradycji, no bo to wiadomo. Od chodzenia po kolędzie przez Noc Świętojańską, wcześniej Wielkanoc, Miergusty, cieli każde urodziny, imieniny, to wyśpiewywali różne przeróżne pieśniczki, więc ci muzykanci musieli być od dawna, ale taki pierwszy, no to były te gajdy w Cieszynie, no i to gdzieś tam udokumentowane je na XIX wiek.
No ale my myślimy, że to by było może kapkę szybciej, jak to tak patrzymy, jak to tam były różne te tradycje, to nie mogło być, że oni se grali na takim byle czym. No dzierżynioki to są jedną z ciężkiej pracy i na pewno tutaj instrumenty również powstawały w naszym regionie szybciej. Tak. Także bardzo serdecznie pozdrawiamy naszego pana profesora. Mówiąc o karnawale, to może jeszcze wróćmy do tego, co było tydzień temu z Przemysławem, bo my rozmawiali o tej miłości też. No a to też w karnawale, na tych zabawach to się różne rzeczy działy. Tak, więc tańcować można, tańcowaczka, tak, tanecznica, taniecznik. O, widzisz, no właśnie, jak są te tańcowaczki i taneczniki, dobrze to mówię, są też dziołchy i chłopcy, no i wiadomo jak to jest, potem ta dziołcha pyta tego chłopca, co by przyszedł do chałupy, no i my mówili z Przemysławem, że jak ten chłopiec został poczęstowany przez teściową wajecznicą, no to był do niego znak, że nic z tego nie będzie, aż se chłop idzie ku chałupie, bo to już nie ma sensu tego starania. No i właśnie pan profesor Daniel Kadubiec się nam odezwał, że ta taka wajecznica po cygańsku, jak to powiedział Przemek, to się nazywała, słuchaj, teraz jak myślisz? Nie wiem. Przyznaję no się. No to ja ci powiem, bo ja też nie wiedziałam. No. To była kurmunka, czyli od kury, czyli że jajko, i munka, czyli mąka. Bo właśnie z tego ta cygańska jajecznica powstawała. No ale do brzegu, bo my mówili o tym karnawale, o tym wszystkim, także no nasze kapele, kochane, no ściskamy was bardzo, 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 bardzo serdecznie, pozdrawiamy, no i liczymy na to, że tych muzykantów nam nie zabraknie, no i a też to tak jest, jak Jacek, ty to wiesz, nie, że jak się tych wszystkich twórców zamknie, jako je wojna albo jaki trudny czas, to potem najpiękniejsze powstają dzieła, więc myślę, że tu możesz coś ty powiedzieć z kolei. Ale mnie tutaj w tym momencie zaskoczyłaś. Tak, oczywiście, że tak. Jest taki piękny cytat, ty go znasz, o tym beskidzkim graniu. Ja go nie przytoczę tak dokładnie, ale poproszę ciebie, może powiesz coś. Czy wiesz, o co mi chodzi? O jaki cytat? Myślę, że to ci chodzi o hymn tutaj beskidzki, tak? Szumi Jawor, szumi Osika, nigdy nie zaginie. Górolsko muzyka, górolsko muzyka i góralskie granie, nigdy nie zaginie w Beskidach śpiewanie. Tak, nigdy nie zaginie w Beskidach śpiewanie. Właśnie, to jest najważniejsze. Tak, no i do szczęścia nam trzeba, żeby była praca i kawałek chleba i tego wam życzymy z całego serduszka. I ściskamy i wysyłamy wam pusy. Tak. I oczywiście pozdrawiamy wszystkich komentujących i zachęcamy do napisania na przykład w komentarzach, tak sobie myślę, może jakiegoś państwa ulubionego, nie wiem, przeboju, piosenki albo zespołu tu Stella. Co myślisz, Dorota? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest tego bardzo dużo. Są kapele Stella, nie Stella. Są przeróżne formacje taneczne. No, zespół pieśni tańca ziemi cieszyńskiej to już tak klasycznie, można powiedzieć, nasza duma tutaj regionalna. Kapele przeróżne, maliniorze, wałasi, nie wałasi. No nie będę tutaj wszystkich tak, wymieniać, bo na pewno kogoś, a na pewno kogoś ominę, a jest na pewno bliski i bardzo pięknie tworzy, więc bardzo serdecznie was prosimy. Może coś powstało fajnego, może chcecie się tym pochwalić. My tu to jak można najbardziej dać link. Tutaj udostępnimy i na pewno coś ciepłego na portalu OXPL o was będzie. A Dorota, może chcesz, jak to jest taki program trochę muzyczny dzisiaj odcinek, to może chcesz coś zaśpiewać na koniec? Wiesz co, Jacek, ja myślę, że ja nie będę śpiewać, wiesz, bo jak to kiedy obejrzy, to już potem nas nie będzie oglądać, a jednak nas kiedy się tam ogląda, więc już zostawmy to. Dobrze, tak. Dobrze. Ja pozdrawiam zapytam cię, serca. Zapytam cię, Dorota, na sam koniec, czy ty jesteś w stanie wymienić jakąś piosenkę taką, którą bardzo, bardzo lubisz? Czy to jest takie trudne, bo jest ich tak dużo, że ciężko, trudno wymienić jedną? Znaczy wiesz, no naszą regionalną, którą bardzo lubię, taką typową, no to jest to Szumi Jawor, Szumi, ona jest zawsze śpiewana w takich bardzo wzniosłych momentach, więc dobrze się kojarzy. Tak. No a taką swoją, no mam wiele. Ostatnio bardzo lubię A Kotki 2. I to chyba, proszę Państwa, dobre zakończenie, bo tak trochę i do snu, a przy okazji tak, żebyśmy się uspokoili wszyscy. A poza tym był Dzień Kota. Był Dzień Kota. Właśnie w związku z tym lubię kotki. Dobrze. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. No i do zobaczenia w następnym odcinku.
Tekstów Skala. Do zobaczenia, Jacku. I ściskamy i pusy ślemy naszemu profesorowi Danielowi Kadłubcowi. Tak, wielkiemu specjalne pusy od pani Doroty. Od Doroty. Do widzenia. Wszystkiego dobrego.